Przed ostatnim weekendem rywalizacji w Rock Cup Poland nie było pewne, którzy z zawodników pojadą na finał światowy Rock Cup do Lonato. Bilety były do rozdania w kategoriach Mini Rock, Junior Rock, Rock GP15 i Rock GP25. Aby zdobyć szansę wyjazdu, trzeba było zająć pierwszą bądź drugą pozycję w rywalizacji, a tylko w dwóch najstarszych kategoriach znaliśmy już zwycięzców. Pogoda trochę jakby rozpieściła zawodników, bo w Starym Kisielinie towarzyszyło im słońce. Co prawda nieupalne, ale było. No i lekkie podmuchy wiatru. W sobotę od samego rana w parku maszyn dało się wyczuć napięcie i ogromną wolę walki. W czasówkach najszybsi okazali się Julian Śmiechowski, Piotr Protasiewicz, Filip Zagórski, Igor Lejko i Marcel Prokszakopen. Baby Rock. W tej kategorii wszystko już było prawie jasne. Zdecydowanie prowadził w niej Julian Śmiechowski i tylko wielki pech mógł mu odebrać zwycięstwo. Julian bardzo dobrze wypadł w kwalifikacjach, w których o 188 tysięcznych sekundy wyprzedził drugiego zawodnika. Był nim Adam Mądry z Automobil Klubu Polskiego. Dla młodego podopiecznego Adama Kałwy to był najlepszy wynik w tym sezonie, który warto podkreślić jest debiutanckim sezonem tego zawodnika. Jeszcze podczas pierwszej rundy Adam jeździł w pokazach Baby Rock, a podczas ostatniego weekendu był drugi w kwalifikacjach. Trzeci czas uzyskał Dawid Marcinowski z DSR. Jedyny kierowca, który mógł pokrzyżować plany Śmiechowskiemu, czyli Jan Przyrowski, czasówkę zakończył na siódmej pozycji i z czwartej linii startował do pierwszego wyścigu. Pierwszy wyścig to bardzo dobry start Śmiechowskiego i Mądrego. Obaj obronili swoje pozycje, co szczególnie dla linii zewnętrznej nie było takie łatwe. Na dystansie 7 okrążeń działo się wiele w stawce tego wyścigu. Już na pierwszych zakrętach udany atak przeprowadził Mikołaj Kania, który wyprzedził Marcinowskiego, a chwilę później atak przeprowadził Piotr Czaja. Na kolejnych okrążeniach widzieliśmy jadących w tej kolejności zawodników, ale na 3 okrążenia przed końcem atak na zespołowego kolegę przeprowadził Czaja i wskoczył na podium. Na ostatnich zakrętach jeszcze Kania próbował atakować, ale nie byliśmy już świadkami zmiany na pozycji trzeciej, a na mecie najbardziej cieszył się Adam Mądry. Drugi wyścig finałowy rozpoczyna się od perfekcyjnego startu Śmiechowskiego i pecha Adama Mądrego, który w wyniku szczepienia się z zawodnikami ERD, Kanią i Czają, zatrzymał się przed pierwszym zakrętem. Poza wspomnianą trójką jeszcze Franciszek Czapla i Kajetan Gawron brali udział w tym incydencie, ale im powrót na tor zajął chwilę krócej. Ambitna pogoń za czołówką Mądrego nie dała jednak rezultatu i straty poniesione na początku wyścigu były nie do odrobienia. Rywalizację w tym wyścigu Adam zakończył na pozycji 15. W finale mieliśmy ponownie pokaz umiejętności Śmiechowskiego, który niezagrożenie prowadził przez cały wyścig i dojechał do mety z przewagą prawie 5 sekund nad drugim Mateuszem Pasiukiem. Dużo pecha miał w tym wyścigu Kasper Wojdyła. Przez większą część wyścigu jechał na trzeciej pozycji tuż za Pasiukiem. Zawodnicy prowadzili zaciętą walkę o drugie miejsce, zmieniając się na nim kilkukrotnie. Na ostatnim okrążeniu, tuż przed charakterystyczną częścią toru pod lasem, coś dzieje się z wózkiem Wojdyły i nie kończy on wyścigu, a do mety trwa zacięty bój o drugie miejsce pomiędzy Pasiukiem, Marcinowskim, Przyrowskim i Turobojskim. Ostatecznie zwycięsko z tego wychodzi Pasiuk, który melduje się na drugim stopniu podium. Runda dla Śmiechowskiego, drugi Pasiuk, a trzeci Marcinowski. Mini Rock. W tej kategorii również mieliśmy być świadkami zaciętej walki o zwycięstwo. Podobnie jak w Baby, lider klasyfikacji pokazał, że jest najszybszy. Ale po kolei. Kwalifikacje padają łupem Piotra Protasiewicza, który wyprzedził Marcela Kuca o 31 tysięcznych sekundy. Tuż za nimi Pasiewicz i Szablewski. Cała czwórka to najszybsi zawodnicy w tym roku w tej kategorii. Pierwszy wyścig to bardzo dobry start Protasiewicza, który dobrze broni się przed atakami rywali. Na drugie wskakuje Pasiewicz. Karol ponawia atak w drugiej części pierwszego okrążenia i obejmuje prowadzenie. Długo nim się nie nacieszył, bo po serii ataków na pierwsze miejsce wskakuje Marcel Kuc. Za jego plecami trwa zacięta walka o drugą pozycję pomiędzy Szablewskim i Protasiewiczem. Na przedostatnim okrążeniu nadal trwa walka pomiędzy liderami, z której skrzętnie korzystają Pasiewicz i Lenart. Udaje im się dogonić prowadzącą czwórkę i na mecie widzimy zaciętą walkę 6 kierowców o zwycięstwo. Najszybciej z tej stawki finiszuje Marcel Kuc, a za jego plecami dojeżdżają Protasiewicz i Szablewski. Drugi finał udanie zaczyna się dla Marcela Kuca, który obejmuje prowadzenie, a startujący z drugiej pozycji Protasiewicz traci aż 4 pozycje. Na pierwszym kółku jesteśmy jeszcze świadkami dobrej postawy Jerzego Glaca, który po tym okrążeniu jest na pozycji drugiej. Początkowo zdecydowanie prowadzi Kuc, ale na 8 okrążeniu dogonił go i wyprzedził Szablewski. Do mety obaj zawodnicy zmieniali się na pozycji lidera, ale ostatecznie 50 punktów zdobył Kuc.
wyprzedzając rywala o ponad sekundę. Jakub Szablewski do końca walczył o swoją pozycję i minimalnie wyprzedził na mecie Protasiewicza i Glaca. Na 4 okrążenia przed końcem swój udział w tej rywalizacji kończy Karol Pasiewicz, który z Protasiewiczem walczył o 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. Runda dla Kuca, 75 punktów. Drugi Jakub Szablewski, 56 punktów, a trzeci Piotr Protasiewicz, 52 punkty. Junior Rock. Ostatni weekend rywalizacji miał dać odpowiedź na pytanie Gustas Greenbergas czy Adrian Janicki. Ci dwaj zawodnicy liczyli się w wyścigu o zwycięstwo w tej kategorii. Niespodziewanie najszybszy w kwalifikacjach okazał się Filip Zagórski. Niespodziewanie, bo zawodnik Ekantor.pl ACR miał dość przeciętny sezon, w którym najlepszą pozycją było 10 miejsce w drugiej rundzie w Toruniu i taki sam wynik również w Toruniu w 12 rundzie Rocca Poland. Przebłysk umiejętności w kwalifikacjach Filip potwierdził w wyścigu. Co prawda na początkowych metrach zaraz po starcie zostaje wypchnięty na trawę, ale wraca na tor ze stratą 5 pozycji. Pierwszy zakręt był końcem ścigania się w tym wyścigu dla Urbaniaka, Greenbergasa, Bartosika Nadolskiego i Micała. Po pierwszym okrążeniu ukształtowała nam się czołówka, która ścigała się aż do mety. Janicki, Zając i Grzyb, bo o nich mowa, prowadzili zaciętą walkę o zwycięstwo. W pierwszej części wyścigu bardzo blisko tej trójki jechała jeszcze Michalina Sabaj. Warto wspomnieć, że co prawda zawodnicy jechali bardzo blisko siebie, ale nie dali sobie szansy na wyprzedzanie, więc pierwsza trójka wpadła na metę w kolejności, jaką ustalili na początku wyścigu. Wygrał Janicki przed Zającem i Grzybem, a na czwartej pozycji, tuż za Wojtkiem, wpadł na metę Filip Zagórski. Drugi finał rozpoczyna się od dobrego startu Janickiego i fatalnego Zająca, który stracił 2 pozycje. Bardzo dobrze wystartował do rywalizacji Szymon Urbaniak, który po starcie z końca stawki w połowie pierwszego okrążenia był już na 6 pozycji. Na dystansie 16 okrążeń ani razu nie zmieniło się prowadzenie. Adrian Janicki do mety pędził jak strzała i nie dał nawet szansy rywalom na walkę o zwycięstwo. Za jego plecami trwała wojna o drugie miejsce. Marcin Zając, Wojciech Grzyb, Michalina Sabaj, Filip Zagórski. Tych zawodników widzieliśmy jako wiceliderów wyścigu, ale od 9 okrążenia, gdy na to miejsce wskoczył Zagórski, już nic się nie zmieniło. Wygrał z przewagą prawie 3 sekund Janicki. Runda dla Janickiego, 75 punktów, drugi Zagórski, 53 punkty. Rok GP 15. Najstarsze kategorie nie zapowiadały aż takich emocji jak te młodsze, ale walki na torze nie brakowało. W kategorii Rock GP 15 Igor Lejko nie brał udziału w treningach zarówno w czwartek, jak i w piątek. Pojawił się dopiero na sobotniej regulacji gaźników. Kwalifikację wygrał z przewagą ponad 0,6 sekundy nad Danielem Zającem. Zawodnik D&D Motorsport szykował się w ten weekend tylko do rywalizacji w tej kategorii, bo GP 25 wygrał zdecydowanie. Weekend w Starym Kieślinie traktował już jako element przygotowań do startu w finale światowym w Lonato. Chcąc rywalizować jak równy z równym, musi zrzucić nadmierne kilogramy z wózka i liczył, że po odchudzeniu go karta będzie mógł nawiązać walkę z Lejko. Niestety coś poszło nie tak, bo ustawienia zupełnie się nie sprawdziły. Pierwszy finał to duża, ponad 12-sekundowa strata do Igora oraz przegrana z zespołowym kolegą Marcelem Prokszem-Kopenem. Drugi finał miał podobny przebieg, spora strata do Lejki, a w końcówce wyścigu podobne tempo do trzeciego, trochę cięższego Marcinkiewicza, ale ostatecznie drugie miejsce Daniela Zająca. Runda dla Igora Lejko, 75 punktów, drugi Daniel Zając, 56 punktów, a trzeci Marcel Proksza-Kopen, 52 punkty. Rok GP 25. Tu znaliśmy już zwycięzcę rywalizacji, o czym mówiliśmy wcześniej. Niewiadomą było drugie miejsce. O nie walczyli Marcel Prokszakopen i Adrian Marcinkiewicz. W lepszej sytuacji był reprezentant Niemiec, który miał przed tym weekendem aż 74 punkty przewagi nad zawodnikiem Ekantor.pl ACR. Kwalifikacje padły łupem Marcela, który Adriana wyprzedził o 33 tysięczne sekundy. Początek pierwszego wyścigu bardzo nieudany dla Marcinkiewicza, który stracił pozycję na rzecz Ariela Piotrowskiego i przez cały dystans nie był w stanie wyprzedzić kierowcy Automobil Klubu Kujawsko-Pomorskiego. Prokszakopen pierwszy, Piotrowski drugi, Marcinkiewicz trzeci. Drugi wyścig poszedł już zdecydowanie po myśli Adriana. Na pierwszym zakręcie wyprzedza on rywala i stara się gonić jadących w kategorii Rock GP 15. Z okrążenia na okrążenie zwiększa on swoją przewagę nad Prokszakopenem, by na mecie wyprzedzić go o prawie 3 sekundy. Trzeci dojeżdża Piotrowski. Runda dla Marcinkiewicza, 66 punktów. Drugi Marcel Prokszakopen, 65 punktów. A trzeci Piotrowski, 52 punkty. Przedostatnia runda rywalizacji tak naprawdę wyłoniła zwycięzcę tylko jednej kategorii. Pewnym zwycięstwa mógł czuć się już Julian Śmiechowski w Baby Rock. Na pozostałych płaszczyznach rywalizacji jeszcze wszystko mogło się wydarzyć.